Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyna z Fortuną. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wiem, że jest ciepło i pewnie niewiele z Was jest przed telewizorem, ale powalczmy, jeżeli jesteście jeszcze, nie wyszliście z domu, jeżeli macie chwilkę, żeby pobawić się, to oczywiście zapraszam. Pierwsza zagadka na ekranie, mamy 9 literek i trzeba ułożyć z nich słowo. Słowo, które będzie składało się z tych literek, także nie dodajemy żadnych literek od siebie, dobrze? 100 zł do wygrania, czekam na pierwszego gracza, który poradzi sobie z tą zagadką, a w międzyczasie przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 388 telestronie czwórki. Walczymy o 100 zł. Literki macie przed swoimi oczami na ekranie telewizorów. No i teraz musimy szybciutko poukładać te literki w odpowiedniej kolejności, tak żeby powstało nam słowo. Jeżeli powstanie ci słowo, upewnij się, czy aby na pewno odpowiednie litery wykorzystałeś i szybciutko wybierz numer. Albo gwiazdka 7303 z komórki, albo z telefonu stacjonarnego 704-304-303. Jakie to słowo? Mam nadzieję, że za chwilkę je usłyszę. Gwiazdka 7303 albo 704-304-303. Każdą jedną literkę musimy wykorzystać. Wszystkie literki. A, D, J, K, M, O, R, W, U. 100 zł, walczymy o 100 zł. Kto jest przed telewizorem? Słuchajcie, czy jest ktoś przed telewizorem? Bo chciałabym usłyszeć pierwszego gracza i mojego pierwszego zwycięzcę w dzisiejszym programie. Wiecie, że to jest program na żywo. Tutaj wszystko może się wydarzyć w każdej chwili i dzieje się zazwyczaj bardzo, bardzo szybko, więc musicie szybko reagować. Jeżeli szybko ułożycie te literki, to szybciutko wybieramy numer. Będą trudniejsze zagadki, więc na razie to jest taka zagadka na rozgrzewkę. Nie jest trudna. Wydaje mi się, że każdy wcześniej czy później by sobie z nią poradził. Ja czekam na osobę, która teraz jest przed telewizorem i która szybko rozwiązała tę zagadkę. Dzień dobry, jakie to słowo? Mrówkojad. Mrówkojad, no i bardzo dobrze. Właśnie pani wygrała 100 zł. No super, mrówkojad. No i lecimy dalej, dzięki pani. Przejdźmy do drugiej zagadki. Poproszę o pokazanie drugiej zagadki, żeby nie tracić czasu i kolejne pieniądze do wygrania. Zagadka tego samego typu. Znów mamy 9 literek i znów układamy słowo z tych 9 liter. Inne literki, zobaczcie. Trzeba być uważnym, bo zobaczcie, że wszystko dzieje się szybko, prawda? Czyli mamy już kolejną zagadkę na ekranie. Często tak jest, że dzwonicie jeszcze w sprawie pierwszej zagadki, a już kolejna jest przed waszymi oczami. Więc tak, teraz układamy słowo z liter takich jak AAK, OPR, TUW. I walczymy o kolejną stówkę. Szybciutko układamy te literki w odpowiedniej kolejności. Wszystkie litery muszą być wykorzystane. Żadnej litery nie dodajemy od siebie, żadnej nie można też niestety wyrzucić. Czyli nie możesz ułożyć słowa krótszego niż 9-literowe. Na przykład wybrać sobie 3 literki i ułożyć jakiekolwiek słowo. Nie, tak nie robimy. Układamy słowo z 9 liter i szybciutko wybieramy numer telefonu do studia. Albo gwiazdka 7303, albo 704-304-303. Bardzo się cieszę, że jest jedna osoba przed telewizorem. Zastanawiam się tylko, czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby powalczyć o pieniądze. Walczymy o 100 zł. Kolejna stówka do wygrania. Tylko czy jest jedna osoba, która poradzi sobie z tą zagadką tak szybko jak to możliwe i błyskawicznie wybierze numer telefonu do studia. AAK, OPR, TUW. Tak jak tam było widać jeszcze to słowo, wydaje mi się, że tutaj jest już trudniej, chociaż to też jest taka zagadka na rozgrzewkę. Reżyser mówi, że to jeszcze nie jest naprawdę trudna zagadka, że jeszcze trudniejsze dzisiaj w programie na pewno będą. Także może warto powalczyć teraz, może warto się zmobilizować i szybciutko powalczyć o 100 zł. Walczymy o 100 zł i czekam na jedną osobę, która sobie z tą zagadką poradzi. Gwiazdka 7303 z komórki, a z telefonu stacjonarnego 704